Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lolo Palma. Mamy dzisiaj środę, 19 dzień września. Jesteśmy w Hurgadzie w Egipcie, w hotelu Jazz Aquamarine. Jest dzisiaj środa, tak jak mówiłem. Jutro wylatujemy o godzinie 19, więc jest to przedostatni dzień naszego pobytu w tym pięciogwiazdkowym hotelu. Będę zaczynał zawsze ze swoją mordą każdy kadr do tego filmu, żebym wiedział, jak później odnaleźć filmy i żeby zmontować dobrze film, więc już obracam. I tutaj mamy taki przed hotelem ogród, wiadomo, tak, brama. W każdym hotelu na bramie stoi ochrona, szlabany. Tutaj jest to naturalne. Zobaczcie, jakie potężne strelicje. Mnóstwo palm daktylowych. Więc mimo tego, że odcinek jest to Lolo Palma w podróży, to będziemy też gdzieś tam trochę na tą roślinność patrzeć, tak? Tak wygląda wejście do hotelu. Ja będę się starał ten odcinek zrobić jak najszybciej, więc już nie będę tam szedł, tylko spotkam się na miejscu. Posłuchajcie, bo już teraz nie pamiętam. Jest godzina 7 czasu lokalnego, czyli 6 u nas w Polsce. Tu jest główne wejście. Tak, mamy jedną recepcję po lewej stronie, drugą recepcję po prawej stronie. I zaczynamy. Zaczniemy od prawej strony. W prawej stronie mamy główne jakby lobby. Jest to bardzo przyjemnie klimatyzowane pomieszczenie. Fajnie się tu pije alkohol wieczorami. Aczkolwiek, no, tak jak my jesteśmy z dziećmi, no trochę tu posiedzieliśmy wieczorków. Wczoraj na przykład na plaży. Więc w dalszej części będzie urywek filmu z właśnie wczorajszego wieczoru, jak to było na plaży. Tutaj mamy takie wyjście na potężny taras. I może tym tarasem wyjdziemy sobie. Też jakimś dziwnym akcentem mi się wydaje, że mówię. O, i tutaj też można sobie posiedzieć wieczorkami i wypić zimnego drinka oczywiście. I zobaczcie, potężne strelicje. A, gdzieś też jest, aha, pielgrzym madagaskarski jest przy basenie, w którym my siedzimy. Ok, to jak już wyszedłem, zobaczcie. I tutaj na wprost, tak, na wprost można powiedzieć głównego wejścia, jest kompleks basenowy. Ten hotel składa się z trzech takich budynków. Tam wschodzi ładnie słoneczko. Jeden, dwa i my właśnie w tym ciągu mieszkamy w środkowym i z tyłu jeszcze trzy. Pokażę Wam to jakby od morza, z wieży widokowej. Śmieję się, z widokowej, z wieży, gdzie wchodzimy na zjeżdżalnię. Jest dosyć wysoko. Godzina 7 czasu lokalnego, więc tutaj się już zaczęły chyba śniadania, tak? My tak szybko nigdy nie chodziliśmy, ale zaraz sprawdzimy, tak? Tutaj jest ta stołówka zewnętrzna. Teraz jest najchłodniej, 7 godzina w Egipcie, to jest najchłodniejszy moment całej doby, więc jest przyjemnie. Więc tutaj chłopaki od 7.30 jest ok. Hello! Więc od 7.30 zaczynamy śniadania. Ale już powoli jest przygotowywane i wejdziemy teraz na stołóweczkę. Jedną z wielu tutaj, tak? Bo my jesteśmy w hotelu Jazz Aquamarine. Jest jeszcze hotel Blue Marine. Jest to tak jakby kompleks. Można korzystać z basenów Blue Aquamarine. No nie byliśmy tam na restauracji jeszcze. Ponieważ... No nie, jednak ludzie już są, czyli chyba od 7, tak jak mówiłem, nie? Więc tylko tak pokrótce pokażę Wam, jak wygląda stołówka. Chłopaki robią omlety tutaj. O, jak nawija omletem. Hello! Więc mamy cztery takie wysepki. Na tych wysepkach z reguły są słodycze. Na śniadanie codziennie jest fasola. Te kiełbaski czerwone, jedne, drugie. Więc praktycznie śniadaniem się cały czas powtarza, tak? Jest czasem dwie jakieś rzeczy, które nie było wczoraj.
A są dzisiaj jajka. O tego na przykład wczoraj nie było. A jest dzisiaj. Więc ogólnie tak wyglądają śniadania. Tutaj mamy boczek z króweczki. Pełno słodyczy. Mnóstwo pieczywa do wyboru. I tak to wygląda. Owoce, warzywa. Tak jak my jesteśmy ze znajomymi, jest nas szóstka. Nie mamy jakoś większego problemu, aby znaleźć stolik na 6 osób. Często siedzimy tam. Więc tak to wygląda. No jedzenia jak to w Egipcie, tak? Wczoraj byliśmy w restauracji włoskiej. Wykupiliśmy sobie... wykupiliśmy. Zamówiliśmy sobie kolację w restauracji włoskiej, bardzo smaczna. Co było bardzo fajne, przyszedł menadżer wraz z szefem i zapytał się, czy wszystko w porządku. Oczywiście jak najbardziej. Więc tak to wyszło i wychodzimy z restauracji. Idziemy dalej sobie. Tak, tutaj tak jak mówiłem, dalsza część. I co, idziemy szybciutko, w miarę, żeby nie przedłużać. W tym kompleksie basenowym, który idziemy teraz, tak? Czyli tak jak mówiłem, pierwszy ciąg budynków, drugi i trzeci, hello. I tam mamy trzeci. I one się ciągną w stronę morza. Więc co? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, już idziemy tutaj. Tak jak mówiłem, tu już jest bardziej pod to Blue Marine. Tu akurat nie przesiedywaliśmy, ale gdzieś tutaj z Laurą przeszedłem się wieczorem. Tam też będzie gdzieś salon gier. A tutaj pokażę wam właśnie kompleks basenów między pierwszym albo drugim, albo drugim, albo trzecim, zależy z której strony patrzymy, ciągiem. Są to cztery takie baseny. Któryś jest nie dla dzieci, tak? Czyli gdzieś tam wypraszają dzieci jak są, bo ma być cisza i strefa relaksu dla dorosłych. Tutaj właśnie wieczorem też żeśmy później troszeczkę przyszli z Laurą. Były jakieś animacje dla dzieci. Więc tak to wygląda. I przyjdziemy się na jeszcze jeden taki jakby kompleks basenowy, jakieś małe zjeżdżalnie. No, baseny i zjeżdżalnie. O, to się przejdę, ale może... No bo dobra, już pójdę. Żeby ten film nie trwał za długo, już 7 minut. Ale okej. Okay. Ogólnie, kto wie, był w Egipcie, no to bardzo tutaj są mili, tak, Egipcjanie. To nie, może nie wszyscy, bo to widać po minach, tak? Czy ktoś tutaj pracuje za karę, czy komuś się ta praca podoba i tak dalej. Wiadomo, napiwki trzeba dawać na każdym kroku, żeby byli jeszcze bardziej mili. Więc ogólnie, podsumowując, może jeszcze nie, ale coś powiedzieć o tym hotelu. Jest bardzo, bardzo fajnie, jak na Egipt, to wysoki standard, te 5 gwiazdek. Coś, o czym świadczą. O czystości, tak jak wczoraj byliśmy w restauracji włoskiej. Po prostu co chwilę, myśmy z Mateuszem pili piwo, to co chwilę ktoś podchodził, mieliśmy dwa łyki, to za chwilę mieliśmy szklankę pełną, tak? Tutaj absolutnie nie można samemu wziąć leżaka. Jeżeli weźmiesz sam leżak, za chwilę, nie wiadomo stąd, znajduje się przy tobie gościu i ten leżak pyta się, gdzie ma zanieść i na to miejsce zanosi, tak? Tutaj mamy takie zjeżdżalnie. Jeżeli chodzi o zjeżdżalnie, no Laura nie ma 1,20 m, ma około 1,10 m. A z reguły są o 1,20 m te zjeżdżalnie, ale dają się nagiąć. Laura staje na paluszkach i już ma 1,15 m, więc też gdzieś tam powiedzmy ją wpuszczają, no ale to pod moją opieką, wiadomo, tak? Później pójdziemy na te większe zjeżdżalnie i
i zobaczycie, że też jest bardzo, bardzo fajnie. Kompleks bardzo rozległy, duży, jest tu mnóstwo ludzi. Ja tak nie wiem, nie patrzyłem w Google'ach, nie patrzyłem na Bookingu, ile ten hotel ma pokoi, ale tak średnio naliczyłem, bo on ma chyba 700 pokoi. I po prostu nie ma tego ścisku tych ludzi, wiecie? Przez to, że jest bardzo rozciągnięty, nie jest to jakiś moloch, to jest dwupiętrowe budynki, mnóstwo restauracji wszędzie przy basenach, to też jest fajne, tych budeczek z hot dogami i tak dalej, i tak dalej. My też, no nawiewa bardzo dużo, może tego nie widać, o widzicie w basenach, no ale chłopaki wyławiają. Niestety mocno wieje w Egipcie, czy to Hurgada, czy Marsalam, więc po prostu gdzieś siłą rzeczy musi coś nawiać, ale starałem się na bieżąco to wszystko posprzątać. To jest część, której tak naprawdę byliśmy tylko raz na tych zjeżdżalniach tutaj z Laurą. To jest taki plac zabaw w piasku i tutaj taki basenik ze zjeżdżalniami dla dzieci. Powiem wam szczerze, że to był chyba właśnie taki dzień, gdzie w dzień chciałem powiedzieć, najbardziej świeciło, no świeci codziennie, jak widzicie 7 rano, słońce już jest, gdzie po prostu chyba najbardziej ten ich słaby alkohol uderzył do głowy i nie pamiętam, jak żeśmy, trochę się tutaj mówią dziewczyny, wygłupiałem z tymi Arabami. Dobra, obszedłem ten kompleks, te zjeżdżalnie są dla dzieci, ok, Laura tutaj się nie bała, bez problemu, bo tu 40 cm, ale pójdę później na kompleks przy samej plaży i tak jak mówiłem wcześniej, też ją puszczali. Dobra, teraz będę już na naszym głównym kompleksie, gdzie żeśmy byli, więc zacznę dalej kręcić. Ok, i doszedłem do tego głównego zejścia, który my chodzimy na kolacje, śniadania, obiady, to w zależności. No nie zawsze jemy w głównej restauracji, bo się nie chce. Wczoraj na przykład jedliśmy na plaży. Już przychodzi. Widzicie tutaj te mega wielkie strelicje. Już idziemy sobie po schodach. Pokażę wam naszą ścieżkę do domu. Zrobimy trochę większy zasięg. O, słuchajcie, bardzo dużo cykasów. Cykasy są różnej wielkości, na przykład zobaczcie na tego. Tutaj widać, ten w tym roku miał nowy przyrost, świeżutkie, ładne zielone liście. Ostatnio chłopaki przycinali żywopłot i wymyślili sobie, że w żywopłocie zrobią takie serduszka, widzicie? HG, czyli chyba Hurgada. I słuchajcie, dużo jest tutaj bungenwili. Jak widać, wszystko jest w nocy podlewane. Stoją panowie z wężami, jest kropelkowe nawadnianie i co wieczór nagrywają, podlewają swoje, no te rośliny, tak? Akurat tutaj, no tu jest jakiś krzaczek bungenwili. Pokażę wam gdzieś tam miejsca, gdzie naprawdę są wsadzone jako żywopłot. I bardzo ładnie to wygląda. O, tutaj już jakaś większa, tak? Są takie, które są bardzo mocno rozkwitnięte, a są takie, które właśnie, tak jak tutaj, bardzo mało tych kwiatów. Wczoraj ten basen też, można powiedzieć, zaliczyłem, przepłynąłem się w nim, bo akurat tak troszeczkę dalej od naszego wejścia, więc zaraz wam pokażę, gdzie my mieszkamy. Wejdziemy do pokoju, a później w dzień, jak będziemy na zjeżdżalniach z dziećmi, to pokażę właśnie cały kompleks od morza, pokażę wam właśnie plażę i morze. Jedynym właśnie minusem tego hotelu jest to, że ma... Sorki, przyjechałem z kaszlem, myślałem, że mi tu przejdzie, ale niestety. Minusem jest to, że nie ma swojej... Znaczy ma swoją plażę, ale nie ma fajnego zejścia do morza. Po prostu jest tak płytko po kostki. Nie wiem, nie szedłem tam, ale około 500 metrów. O, i tutaj jest taki główny basen, w którym my się kąpiemy. Tutaj można pograć w waterpolo.
Wczoraj było takie dmuchane boisko do siatkówki rozłożone, tam były zjeżdżalnie. To może wrzucę jakąś fotkę z tej zjeżdżalni, bo gdzieś miałem. Tu jedyny taki minus, nie minus, tu jest płyciej troszeczkę i to jest tak zrobione, jakby była piasek, tak? Czyli taki niefajny, niefajny kolor tego, to Laura mówi, sraczkowaty, ale przychodzi tutaj, bo tu jest płytko, o. I samolot, słuchajcie, w niedzielę co 5 minut samolot. To akurat od tej strony, czyli północ, od południa lądują, bo Hurgada jest gdzieś tam. Tak? I po prostu no był ruch w interesie, że tak powiem. Nam się udało fajnie, znaczy to trzeba było dopłacić za tą wycieczkę. Wyleciliśmy o 3.50 z Wrocławia. Byliśmy tutaj o 9, przed 11 w hotelu. Siedzieliśmy właśnie w lobby. Od razu obsługa i picie i tak dalej. Więc o 14 byliśmy już w pokojach, mogliśmy korzystać. Tak samo wylatujemy i wieczorem o 19. O, a tam mamy pielgrzym madagaskarski, widzicie? O, tam, potężny. A tu mój kolega Mateusz, siema Mateusz. Ja już też dlatego rano kręcę film, wstałem, zająłem leżaki. Tam mamy centralnie wejście do hotelu, więc to tak wygląda. Mati, ja idę, jeszcze tam się tylko przejdę. Skończę ten kadr i pójdziemy na kawkę. No i tak właśnie wczoraj z Mateuszem żeśmy postanowili, że będziemy wcześniej przychodzić. Ranną kąpiel taką orzeźwiającą. I co? No i człowiek lepiej się czuje. Przychodzimy. Moje dziewczyny to śpią co najmniej. Laura to jest codziennie ciężko dobudzić. Jest tak zmęczona, że po prostu no, lubi sobie pospać. Ciężko ją zbudzić. I wstaje, śpi również wieczorami, gdzieś tak jak wczoraj wróciliśmy o 17 z tych basenów. No i tam wczoraj akurat krótko, bo na 19 miała kolację, o 18 zasnęła, więc bardzo szybko trzeba ją wybudzić. Nieraz potrafi spać po 2 godziny. My też korzystamy, ja, z okazji tego, że ona śpi, więc też robię sobie drzemki. Mieliśmy już 2 wycieczki. Jedną pojechaliśmy sami do delfinarium, to będzie osobny film, i nakłady. A druga wycieczka to była przedwczoraj, byliśmy właśnie ze znajomymi. To byliśmy na wycieczce pod tytułem... Aha, to nurkowanie, snurkowanie, o czym jest poprzedni odcinek. No i zobaczcie, tu jest też taki fajny, dosyć duży kompleks basenów. I tam mamy jeden kompleks zjeżdżalni, głównie na matach i pontonach, i tam w oddali mamy drugi kompleks, o, i tam jest na pontonach, tak, cebulka i inne tam. No i zejście do plaży mamy tam, o, to jest właśnie, za chwilę będzie kadr imprez, no to się odbywa, o, tutaj, o, gdzie jest ten namiot, tam jest scena i tam te wszystkie animacje się odbywają, tam jeszcze jest dla dzieci w oddali słoni, zbiornica, takie malutkie zjeżdżalnie. Laura, jak się tam wczoraj dorwała, to nie z tego słonia no nie chciała zejść po prostu, tak, bo była szczęśliwa, że nikt nie musi z nią chodzić pilnować, tylko mogła sobie sama nawijać. Ok, więc dalsza część filmu będzie z wieży widokowej, tak? Z jednej, może i z drugiej. Wtedy zobaczymy cały ten kompleks z góry i zobaczycie, co jest za tym naszym hotelem. Ok, i wchodzimy teraz do pokoju. Tak wyglądają korytarze. My mieszkamy na drugim piętrze. Więc niestety musimy się przejść w takich hotelach z 2 piętrami, nie ma wiadomo windy. Ale to nie ma złego, sobie na dobre nie wyszło. Zawsze się trochę spali to, co się wypije. I wyje, tak? I przeje. Więc toaleta, kibelek, duże, fajne, przestronne te łazienki. Oczywiście mamy safe.
duża szafa, lodóweczka, rozpiska co ile za ile. I wchodzimy dalej do pokoju. Moja żona śpi z tyłkiem otwartym, to nie będę jej to pokazywał. Jest 9:30. Ja już po filmowaniu i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dziewczyny jeszcze śpią. Ok, i to jest widok z okna. O. Tak, czyli to są te 4 baseny. I tutaj chyba bodajże ten jest wyłącznie dla dorosłych. A nasi znajomi mają tam na parterze, o, dokładnie ten pokój. Więc tak to wygląda. O, i tutaj stąd zerkamy na morze. Tam są, widać te zjeżdżalnie kolorowe. Więc tak to wygląda z tej strony, tak? Czyli jakby patrząc od lewej, stojąc w stronę morza, to pierwszy ciąg budynków. My jesteśmy drugi i trzeci od tamtej strony. Dobra, więc nie przeciągam i pokażę wam, tu wstawię zdjęcie, jak wygląda baseny i wyglądają wieczorem. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj, jest wtorek 17, więc to jest pierwszy kadr do filmu o hotelu. Ale chcę zacząć kręcić film jutro, więc to pokażę tylko wam, jakie są fajne na plaży animacje, tak? Codziennie, no my nie codziennie tu byliśmy, ale gdzieś tam coś tutaj się zawsze odbywało. Tańce różnego typu, jakieś tam konkursy. Tutaj widać fajne takie oświetlone domki, one są dostępne w dzień, można je wynająć, nie wiem za ile byśmy nie wynajmowali, bo jak zobaczycie, albo już zobaczyliście, plaża jest tutaj szeroka, ale wody jest mało. Ok. Tak właśnie wyglądają animacje. I dowiecie się, gdzie my głównie przebywaliśmy. Dzisiaj akurat wybraliśmy sobie plażę. Znaczy też tu często po kolacji przychodziliśmy. I tutaj taki bar przy plaży. A tutaj ekipa z Polski siedzi o suchym pysku. Jeszcze nic nie polali? Nie. Kurrek. No to trzeba iść coś zamówić, bo jak wielbłądy chodzimy po tym. I szybciutko tylko takie wejście odnośnie właśnie tych animacji. Pokaz jakichś afrykańskich chłopaków z buszu, którzy bardzo fajnie sobie tańczą i robią różne sztuczki. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy w miejsce, tak jak wam mówiłem, na tą wieżę, to tu widzicie, gdzie ten mój palec? Tam za mną jest wejście do naszego hotelu, a tuż nad moją głową tam widać włoską flagę i tam właśnie jest włoska restauracja, więc wczoraj mieliśmy bardzo blisko do restauracji. Zapomniałem powiedzieć, że mamy takie szczęście, że też idąc do pokoju, to na parterze mamy jakby klinikę, tak? Czyli gdyby nie daj Boże coś się działo, to możemy w miarę szybko skorzystać z kliniki, która jest od chyba bodajże 7:30 do 21:30. Tam za mną bardzo fajny bufecik przy basenie, można sobie posiedzieć na sofie, zjeść jakąś tam mini pizzę podczas obiadowej, pić drinki, piwo i tego inne typu rzeczy. Także jest naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie. No dobra, widzimy się już na górze. Posłuchajcie, już za chwilę wybieram się na wieżę i zrobię dalszą część filmu. Przyszedłem do pokoju po kamizelkę dla Laury i proszę bardzo. Przedwczoraj był łabędź, w pierwszy dzień była rybka, łabędź, a dzisiaj mamy no słonia. Super, fajnie, pomysłowość ich mnie zaskakuje. No i dobra, słuchajcie, jestem na tej wieży, gdzie mamy kolorowe zjeżdżalnie i jak widzicie, tutaj mamy gdzieś cały ten nasz kompleks, tak? Czyli zaczyna się, można powiedzieć, tutaj od tych drzew. Tu jest ścieżka, tu jest ten środkowy, pierwszy w tej chwili od prawej, mniejsza większość, pierwszy ciąg budynków, tam jest drugi i tam na końcu trzeci. I te
tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo duży, rozległy kompleks. Mimo, że jest tutaj bardzo dużo pokoi, mnóstwo gości, to i tak tego nie czuć na tych basenach. No zobaczcie, damy lekko zbliżenie. Są ludzie, ale nie ma takiego tłoku. Jak byliśmy rok temu w Turcji, był duży moloch, trzeba było trochę do basenów przejść, przez strefę jadalną i tak dalej, ale to było w kupie i było odczuwalne, mimo że też tych basenów było sporo. Tutaj naprawdę, naprawdę jest dużo miejsca i nie ma tego tłoku. No i słuchajcie, to jest ta plaża, o której Wam mówiłem. Fajna, piaszczysta, ale zobaczcie na morze. Na morzu jest tak, że odtąd aż tam pod tamten pomost widać pod to molo, gdzie jest ciemniejsza woda. I tutaj po prostu no, ludzie sobie chodzą, tak? Po kostki. Woda to jest zupa, tak ciepła, że po prostu. Hey, no, 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 I am film is my canal YouTube. Także. Okej, okay, okej. Okay. Kolega tu pyta, czy zrobić mi zdjęcie. No, mówię, że kręcę film. I nie trzeba. I tak jak mówiłem, bardzo mili, uprzejmi. Jeszcze tamten kompleks tych zjeżdżalni również należy do naszego hotelu. Więc po raz kolejny powtórzę, bardzo, bardzo duży kompleks. Polecam dla rodzin z dziećmi. Jest tu też dużo młodych osób, starszych. Ciężko powiedzieć, jakie narodowości jest najwięcej. Różne języki się słyszy, ruskie. No Polaków jest troszeczkę, Czesi nawet byli. Więc co tutaj jeszcze opowiedzieć o tym filmie, no o tym hotelu. No coś mi przyjdzie na myśl w dalszej części, to opowiem, bo nie będę bez sensu nawijał w bałwnę, ale zobaczcie sobie, aha, obiecałem Wam, co będzie za naszym hotelem, więc już pokazuję. Tam dalej w oddali Hurgada na horyzoncie i zobaczcie, tutaj jest hotel, który chyba lata świetności ma za sobą. Po prostu albo nie wiem, albo nie był dokończony, ale raczej był. Znajomi byli tutaj zimą, w styczniu i czy tam w lutym i to samo, nic się po prostu nie wydarzyło do tego czasu. Także szkoda, co poszło nie tak, nie wiadomo. Tam jest chyba bodajże ten pomarańczowy to Titanic. Więc my dzisiaj wybieramy się do Hurgady, ale już nie wycieczką z Korala, tylko na własną rękę jedziemy taksówką, także przejechać się po obiedzie, zobaczyć jakieś tam lounge, koszulki za 5 dolarów pokupywać fajne, Gucci'ego i tyle. Dobra, nie zanudzam, także jeszcze raz tylko Wam przejadę, żebyście zobaczyli, jak potężny jest ten kompleks hotelowy. Jeszcze tak króciutko tylko o tym opuszczonym hotelu, widać też po palmach, tak? Zobaczcie, te palmy daktylowe, jak tam mamy w Waszyngtonie, one są bez dbania o nie, tak? Czyli bez podlewania, bez obcinania tych suchych liści. No, wygląda to naturalnie, tak? Natomiast przy naszym hotelu, przed chwilą gościu, wśród gości, z takim sierpem kosił trawę, tak? Także tak to wygląda. Tak tutaj dbają cały czas wśród gości hotelowych. Są osoby, które dbają o ten cały kompleks pod względem roślinności. Słuchajcie, jeszcze taka jedna ciekawostka, bo przyszliśmy z Laurą. Laura będzie sobie grać w darta, rzucać z innymi dziećmi. I tutaj jest taki park. Znaczy park, kurde, no ogródek, tak? I słuchajcie, tutaj są takie tabliczki. Są tam tabliczki, każda z osoba, rodzina, która tu będzie minimum 10 razy w tym hotelu, może sobie postawić tabliczkę w tym właśnie miejscu. Są tutaj również rodziny z Polski, widziałem. Więc bardzo fajna inicjatywa ze strony hotelu. Także tutaj takie drzewka. Dla mnie po liściach, może ktoś się zaśmieje, ale to wygląda jak nasz Beniaminek, który ja mam w salonie, tak? Tak wyglądają, ładne, soczyste liście.
Tutaj jeszcze, jeżeli tak chodzi o roślinność, to zobaczcie, jaka ładna, duża agawa. Wcześniej tego nie widziałem. O, przepotężna. No jest większa ode mnie. O, to jest ta, którą mam u siebie w strefie pustynnej. Tylko nie takich rozmiarów oczywiście, tak? Więc tak to wygląda. O, tutaj dzieci będą sobie grały w darta. No i słuchajcie, mamy godzinę po 12 w południe i również na tym basenie odbywają się zajęcia z zumby, tak? Zumby, aerobik z wodą, a dzisiaj akurat jest zumba, tak? Więc cały czas to się dzieje. Właśnie z Laurą wróciliśmy, bo Larta, Laura grała w darta. Bardzo szybko się jej oczywiście znudziło. Więc tak to wygląda. No dzieje się coś dla turystów, ale to w takich hotelach musi się coś dziać. Bo nie wszyscy lubią leniu chować na leżaku. To do później. No i słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj mamy już czwartek, czyli ostatni dzień wylotu. Jak widzicie, już mi nawet się zaraz rzucił wąsik i tak dalej. No co, czas wyjazdu. Godzina, już wam mówię, która jest godzina. 11. Do 12 musimy zdać hotel. Wzięliśmy jeden pokój znajomych, bo mieli na parterze. Przedłużyliśmy sobie dobę. O 15.15 wyjeżdżamy z hotelu. Więc jeszcze póki co korzystamy sobie z basenów, tak? Zaraz idę jeszcze z Laurą, zrobimy ostatnią rundę na kolorowych zjeżdżalniach. Zjedziemy z każdej po jednym razie. Jak słychać, muzyka gra. Ratownicy są, o proszę bardzo. Ludzi też jest mnóstwo. Latują, wylatują i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj ładna agawka rośnie sobie. Więc co, gdyby ogólnie podsumowując w krótkich zdaniach, co już powtarzałem niejednokrotnie, polecam ten hotel. Bardzo duży, bardzo duży. Dobrze. Więc kto ma ochotę, nie wie gdzie lecieć, do Egiptu, Jas Aquamarine, godny polecenia. Troszeczkę inna specyfika niż hotelu, w którym byliśmy rok temu w Turcji, już nie pamiętam nazwy. Więc jest fajnie. Jedynie co, to tak może ten aquapark, nie ma takiego konkretnego aquaparku, tak? Są zjeżdżalnie, jak widzieliście, z jednej strony, z drugiej. A gdyby to było w jednej całości, może też by było fajnie. Także słuchajcie, pozdrawiam was i co, do następnego odcinka. Gdyby coś mi się przypomniało, to już po prostu napiszę w opisie. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, miał być koniec, ale jeszcze się okazało, że na sam koniec mamy taki fajny pokaz na głównym basenie. Więc za chwilę zakończymy ten odcinek, który będzie długi, ale zobaczcie, jaki fajny czadzior. Prawdopodobnie można tam z gościem być i on będzie mógł kogoś podwieźć. O, nieźle chlapie. A tutaj kurwa miałem spinę z tym pedałem angolem takim, o, tam stoi jeden frajer, a drugi kurwa tutaj frajerstwo jedno, także chamstwo no nie obsoliło, więc nie można było sobie poleżeć na łożaku, ale okej, to są angole. Więc na sam koniec, w ostatni dzień mamy taki fajny, fajny pokaz. Laura oczywiście musiała iść tam, gdzie lapie wodę. Więc jeśli będzie coś jeszcze ciekawego, to wrzucę na koniec filmu, ale już bez komentarza. Po prostu nie przedłużając. Atrakcji jest dużo w tym Jas Aquamarine, więc polecam wszystkim serdecznie. Trzymajcie się, hej!
It's the mother.